W ramach badań operacyjnych, dokładniej programowania dynamicznego, chciałam Wam pokazać na tym wykresie sieciowym, jak możliwe jest określenie najbardziej korzystnej trasy z miasta pierwszego do miasta siódmego w ten sposób, żeby zyskać jak najwięcej. Czyli mamy kryterium maksymalizacji korzyści, gdzie możemy nazwać, że nasze nas zielone zaznaczone wartości są to jakieś dodatkowe zyski wynikające z przemieszczenia się z miasta na przykład pierwszego do miasta trzeciego. Zaczynamy od tego, że do miasta siódmego możemy się dostać z miasta czwartego, piątego i szóstego. Żeby się dostać do miasta siódmego z miasta czwartego, możemy na tej trasie zyskać maksymalnie, bo więcej tras nie ma, tylko 200 zł. Jeżeli chcemy się dostać do miasta siódmego z miasta piątego, to my w tym momencie zyskujemy tylko 150. Jest to zarazem wartość najbardziej korzystna i żeby dostać się z miasta 6 do 7, przy okazji, nie wiem, zarabiamy sobie 110 zł. I teraz tak, jak widzimy, do miasta 3 możemy się dostać z miasta, czy to źle powiedziałam, z miasta 3 możemy się dostać do miasta 4 i zyskać dodatkowe 150, ewentualnie z miasta 3 do miasta 5 możemy się dostać i zyskać dodatkowe 200. I teraz pytanie, która z tych tras będzie korzystna? Trzecia, dostać się z miasta 3 do 4 czy z 3 do 5? Jeżeli tutaj widzimy, że optymalne dla miasta 4 jest dotychczasowe, powiedzmy, korzyść na poziomie 200 zł, to dostając się wcześniej do miasta 3 możemy zyskać 150 i 200, czyli 350, ewentualnie 200, które teraz wpłynęło do tutaj 150, czyli mamy w tym momencie nasze 350. Jest to najwyższa wartość, jaka tutaj nam wychodzi. Czyli optymalna wartość najwyższa jest 350, akurat to jest dla dwóch tras. Nie ma problemu, jak najbardziej to może zachodzić, czyli to jest trasa trzecie miasto, czwarte, jak i siódme. Ewentualnie o najwyższej korzyści jest miasto trzecie, piąte i siódme jako trasa. Teraz tak, zobaczmy w ten sposób. Żeby z miasta drugiego możemy się dostać do miasta czwartego, gdzie tutaj obecnie zarabiamy 200 najwięcej. Możemy z miasta drugiego dostać się do miasta piątego, gdzie obecnie zarabiamy 150. I z miasta drugiego możemy się dostać do miasta szóstego, gdzie obecnie zarabiamy najwięcej 110. Pytanie, którą trasę należy wybrać? Przez które, powiedzmy, z miasta drugiego trzeba się dostawać którą trasą, żeby dostać się do miasta siódmego i najwięcej zarobić. Jeżeli wyjdę z miasta drugiego i przejdę do miasta czwartego, to mogę zyskać 150 plus 200, czyli 350. Ewentualnie z miasta drugiego przez miasto piąte, gdzie zyskuję 150, mogę dostać 80 plus 150, czyli 230, ewentualnie z miasta drugiego dostać się do szóstego, gdzie teraz jest 110, można dostać 230, czyli tu jest, jak mówiłam, łącznie 230, tu jest 230, a najwyższą korzyścią jest w tym momencie 150 i 200, czyli 350. Czyli ja tutaj sobie zapisuję, żeby już wszystko było w miarę jasne, mamy 350, i tą trasę dostajemy jako 2, 4, 7 takie miasta. Tak, to jest to właśnie jedno miasto, ten jeden zapis, czyli to jest trasa drugie miasto, czwarte, jak i siódme. I teraz zobaczmy tak. Jakby dostać się, najlepiej jest do miasta drugiego, z miasta drugiego do siódmego i można wtedy zyskać 350, albo z miasta trzeciego, też mamy 350 i tu są dwie trasy. Ale my zaczynamy, powiedzmy, naszą podróż w mieście pierwszym, czyli jeszcze we wcześniejszym etapie.
I teraz z miasta pierwszego dostajemy się do miasta trzeciego, zarabiając dodatkowe 80 i dodajemy do optymalnego wyniku 350, daje nam to 430. Ewentualnie do 100, jakie wynika z przejścia z miasta pierwszego do drugiego, dodajemy optymalne 350 dla miasta drugiego i mamy do wyboru w tym mieście pierwszym albo, że zarobimy 430, albo, że zarobimy 450. No naturalnie jest lepiej skorzystać w tym momencie z możliwości zarobku 450 zł i najlepiej w tym momencie skorzystać z trasy, która była dotychczasowa, z dołożeniem pierwszego miasta, które teraz doszło, czyli to jest 2, 4 i 7.